Witam wszystkich, z tej strony Quahodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA 3. Tak więc moi drodzy, no oczywiście w tym odcinku będę kontynuował misję u Asuki. No i to w zasadzie tyle, lecimy do niej. No i o czym by tu pogadać, no. GTA 3 idzie bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie ta seria. Zdecydowanie bardziej sprawnie niż Gothic. Myślałem, że GTA 3 jest dłuższe, ale no wiecie, przy takim swobodnym graniu to się tam troszeczkę są inne wrażenia niż przy Let's Playu, nie? Tak patrzę, mam mało pancerza, ale co tam. Zobaczymy, jaka jest następna misja u Asuki, bo nie pamiętam tak szczerze. Nie mam aż takiej pamięci, wow. Dobra, wiecie co? Wskoczę sobie po pancerz, bo nigdy nic nie wiadomo. Jak już jestem po drodze, to co tam mi szkodzi? To są w sumie grosze, nie? Trzy koła. To tam dla mnie nic. No. Wsiadałem do zdezelowanego Stingera, ale zawsze Stingera. I lecimy. No a co tam, kolejny skok? Jejuś. Po co oni stawiają tą lampę, jak i tak ją zawsze skoszę? W ogóle tutaj Cloud się teleportował. Nie wiem skąd. Dobrze. I następna misja to... dwulicowy Tanner. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Może źle przeczytałem, może Tainer. W każdym razie no musimy jakiegoś cwaniaka sprzątnąć. No i tradycyjna misja o charakterze mokrej roboty. No Cloud jest oczywiście specem od tego. To jest jego chleb powszedni. Jego zawód. Zawód zabójca. A muszę sobie obejrzeć film Święci z Bostonu. Na pewno kojarzycie ten film, no jest świetny. Super filmik. Oczywiście no... nie ma, no ma troszeczkę może klimatów GTA, ale bardziej to jest taki film, no nie da się go określić, po prostu jest film świetny. Jedynka Święci z Bostonu jest przecudownym filmem. Trzeba po prostu go obejrzeć, żeby to ogarnąć jako tako. Dobra, co to za auto? Infernus. Wziąłem sobie szybkie auto, ponieważ w tej misji, a zresztą co ja wam będę mówił, zobaczycie sami jak już dojedziemy na miejsce. Wow, wow, nawet nieźle zwrotnie jest to auto jak na takie szybkie. Catuszka są spoko. Dobra, tutaj mamy... A, to jest to kasyno tego Kenjiego. Czy Kenjia, czy kogoś tam. No i tu jest ten koleś, ten sprzedawczyk, czy jakby go nazwać. On ma chyba Esperanto? Nieważne jakie to jest auto, ale jest wolne. I tutaj tak, no oczywiście wziąłem się przy auto, bo będzie wymagany pościg, tylko ja chcę go tak jakoś tak... No! No i widzicie, to się dzieje, kiedy nas uderzy. Automatycznie atakują nas cztery gwiazdki policji, to są naprawdę silne już siły policyjne. No ja będę musiał tutaj sobie skoczyć po gwiazdkę, bo tutaj gwiazdka jest niedaleko. Tylko żeby oni dali mi wjechać, będzie super. Jejuś, to są psychole dopiero. Dobra, 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 spaduj, spaduj gościu. Spaduj mi z miejsca. Spadaj, dobra, spaduj. Aj, moja polszczyzna jest do poprawienia z pewnością. Moja pani od polskiego, jakby to słyszała, to... Wow, zaraz by dała dislike'a. Dobra, tutaj ten Esperanto tak szybko nagina, to jest chyba coś nie tak. Ja go Infernusem nie mogę dogonić, no bez przesady. Dobra, i się odowie 4 gwiazdki, nie potrzebuję grać tą gwiazdkę, ale trudno. Dobra, zjechałem już pół hapsa. No, czyli uszkodzenia są na połowie, nie? Całkiem fajnie. No, żeby ta misja mi się tak nie ciągnęła za długo. Dobra. No, oczywiście policjant musi przyjść i mi tutaj przesolić zupę, nie? Bo to by nie była policja. Policmajstry. Dobra, skryję się za autobusem, tak sprytnie. Ale on nagina tym autem, jasne dni, dobrze, że wziąłem Infernusa, bo chyba Stingerem by go nie ogarnął. No oczywiście już jara. Już się jara moje auto. Jaram się. Dobra. Ale fajnie zbagował mi się. No spadła, bo mnie nafaszerują ołowiem. Policmajstry. Jaki cwaniak, z czego on tam strzela, w ogóle wyjdź. Jaki cwaniak. Dobra, już jeszcze dwa strzały i będzie po wszystkiemu. A tutaj jeszcze próbuję uciekać z fania. Dobra, gin, przepadnij. No. I 20 tysięcy za tą misję. Bardzo fajnie, że mi się tak zbagował ten koleż, że wpadł tutaj pod most. No i dzięki temu mamy po prostu misję załatwioną dużo szybciej, bo ten pościg mógłby się jeszcze ciągnąć i ciągnąć bez pół odcinka, nie? Tak więc tyle mojego szczęścia. Ja sobie oczywiście teraz pójdę zapisać, bo ta misja była dosyć trudna. I też sobie pójdę zapisać z tego względu, że... no skończyły mi się misje o Asuki. I teraz wydaje mi się, że będę
robił misję w budce telefonicznej, nie? W ogóle policjant za mną skoczył, spadł na pysk. To jest poświęcenie, nie? No, oczywiście, gdybyście widzieli policjantów w Stanach Zjednoczonych, jak oni wyglądają, to zauważylibyście, że taki pościg w ich wykonaniu nie jest w ogóle do wykonania, ponieważ no, mają nadwagę sporą. Większość policjantów, może nie większość, ale zdecydowana część policjantów w Stanach ma dużą nadwagę. Tak samo jak i całe społeczeństwo, ale w ogóle ta nadwaga i to wszystko, te McDonald's, fast foody, to przychodzi do nas, do Europy. No tak więc to nie jest zbyt fajny nawyk, ale trudno. Tak już jest, że Europa cała chce papugować z Ameryki. Chociaż niekoniecznie wszystko to z Ameryki jest super i dobre, nie? No ale no co tam. Ja tam nie papuguję, ja tam jestem sobą, jestem z Polski, jestem z tego dumny. Rozpiera mnie duma. Dobra, ja sobie zrobię przerwę. Oczywiście tutaj ładnie zmontuję, tak sprytnie. Okej? No. Dobra, moi drodzy. O czym bym chciał z wami porozmawiać? O tej całej sprawie z prawami autorskimi. Dzisiaj mamy który? 10 października. I wstawiłem filmik, co dalej robić. I oczywiście wielu z was pisało, że mam kontynuować, nie przejmować się tym. Najbardziej przekonał mnie użytkownik Comfet. Nie wiem, czy tak się wymawia jego nick, chyba tak. A zresztą zaraz powiem wszystko, co i jak, tylko po prostu sobie odpalimy cutscenkę, nie? I zaraz wszystko opiszę, co i jak. Dobra, jak się, a misja nazywa się Szukaj punktów. Jest to forma wyścigu ta misja, ale wracając. Pisaliście mi, żebym się nie przejmował, bo to jest wyssane z palca to, że tam jest wykorzystany jakiś tam utwór w poprzednim odcinku, który nie jest wykorzystany. Włączcie sobie 8 minutę i 8 sekundę mojego poprzedniego odcinka, 8. I zobaczycie, że tam jest nie jest wykorzystywany żaden utwór, ponieważ w tym momencie jest cutscenka. I Comfet napisał mi, że to jest jakiś tam bot i tak dalej, że niczym mi to nie grozi. I moi drodzy, nie chcę też kończyć tej dobrze zapowiadającej i dobrze prosperującej serii, która napędza machinę na moim kanale. Tak to ubiorę w słowa. Tak więc, moi drodzy, co ma być, to będzie. Ja nie mogę sobie też pozwolić na to, żeby YouTube po prostu mną pomiatał, że nic nie mogę zrobić, bo już mu coś nie pasuje. Tak więc nie dam się po prostu miażdżyć przez YouTube i po prostu muszę postawić na swoim. Zgłosiłem spór, że to jest wyssane z palca i do chyba 6 listopada, czy tam do 8 listopada ma to się wyjaśnić. Ma się to wyjaśnić. Najwyżej, gdyby ten spór, no już tam, czy gdyby YouTube wysłał mi ostrzeżenie, że tam bla bla bla, że stracę partnera, że mogę mieć konto zamknięte, to po prostu usunę tą serię, gdy to będzie już naprawdę konieczne, przepraszam. A wydaje mi się, że ten spór zostanie rozstrzygnięty na moją korzyść, ponieważ na moim drugim koncie mam takie próbne konto, tam wstawiam takie niepewne filmiki i tak dalej. Wstawiłem GTA 4, zagrajmy w GTA 4. Tylko że to Zagrajmy Wy jest gameplayem, tylko nazwałem to Zagrajmy Wy. Tam jest tylko granie, ma mojego komentarza. I gra sobie normalnie radio. I tam był utwór, jakiś tam Hezidek chyba, Call from Dan, czy coś takiego. I zgłosiłem spór, że to jest tam cząstka gry, że to jest nagrywane razem z grą. I tak dalej, i tak dalej. Zgłosiłem spór, w ciągu miesiąca YouTube mi to przyznał. Czajcie to, więc jestem teraz naprawdę jestem spokojny. Jeszcze raz chciałem podziękować szczególnie użytkownikowi Comfet, o nazwie Comfet, oraz wszystkim, którzy dopingowali mnie w tym, żebym został przy tej serii. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Opłacam, po prostu zauważyłem, że opłaca mi się was pytać o takie ważne tematy na kanale, bo wy po prostu doradzicie mi najlepiej, bo jesteście moimi kochanymi, najlepszymi widzami. Dla was pracuję na YouTubie i dla was będę pracował, ile tylko starczy mi sił, ile tylko mi starczy czasu. No. Dobra, koniec tych takich hardych tematów, czas na coś luźniejszego. A dzisiaj sobie zażyłem pierwszy dzień kreatynkę i karbo. I co, i czekamy miesiąc na efekty, nie? Bo, przepraszam, odbiłem się. Bo miesiąc będę miał cyklu kreatynowego. 400 tabletek, bo chłonę w 33 dni, to trochę więcej niż miesiąc, 4,5 tygodnia. I czytałem dużo o kreatynie TCM. Z Olimpu, bo wziąłem z Olimpu.
Była promocja tam w sklepie i wziąłem za 54 zł 400 tapsów i słyszałem, że ta kreatyna jest bardzo, bardzo dobra. Mam nadzieję, bo ja mam bardzo problem z przytyciem. Chociaż kreatyna nie daje tyle masy, co więcej siły daje, ale w połączeniu z Carbonoxem efekty są podobno o 40% lepsze. A Carbonox? Carbonox smakuje jak pomarańczowo-cytrynowa oranżada z małym dodatkiem, z bardzo małym dodatkiem cukru. Tak więc zobaczymy, czy będzie dobra pompa, czy będzie siła. Siła będzie, a suple robią swoje. Na zawody będzie wszystko jak talala. Uwielbiam budmejkę Roberta, jest świetny. Dobra, z braku laku weźmiemy strażaka, a co, bo mogę. Ah, Liberty City. Wóz strażacki. Jedziemy na pożar, ale to nie jest zwrotne autko, ale szybkie. I bardzo łatwo taranuje inne samochody. To nie jest trudna misja, naprawdę. Z tego względu nie jest trudna, że najważniejszym motywem jest to, że nasi przeciwnicy są totalnymi bezmózgami. To jest przede wszystkim atutem tego, że ta misja jest łatwa. Aha, jeśli chodzi jeszcze o zawieszenie serii GTA 3, jeżeli i w tym odcinku... jeżeli i w tym odcinku wyświetli mi się coś o prawach autorskich, no to niestety będzie trzeba poważnie pomyśleć nad tą serią, czy warto poświęcić kanał. Bo jak już pisałem, raz już straciłem kanał. Z 500 widzów miałem, czy ponad 500 widzów. Nazywał się kanał Bruce Lee 1973X. Tylko wtedy doczepił mi się... wow, ale kurma poleciała. Doczepił się do mnie sam Warner Bros. Więc wtedy już nie było przelewek, nie? I usunęli mi konto. Z dnia na dzień. Właściwie no, usunęli mi. No, zmusili mnie do usunięcia. Tak więc... No, po prostu podcięli mi skrzydła. A pamiętam jeszcze czasy, kiedy YouTube nie był tak skomercjonalizowany. Ale te czasy już nigdy nie wrócą, będzie tylko gorzej. Ja już czekam tylko na czas, kiedy po prostu nawet doczepią się o filmik Quahodron informacje, że to nie twój głos, to był głos Michaela Jacksona, doczepiły się, bla 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 bla. Dobra. 9 z 15, za każdy punkt dostajemy 1000 dolarów, zebraliśmy 9 punktów, czyli dostaliśmy 9000 dolarów. Prosta matematyka. Lecimy dalej. Tylko sobie tutaj ładnie zadriftowałem i wezmę sobie Bobcata. Dlaczego? Bo mogę. Dobra. No to lecimy po kolejną misję. I pracujemy ogólnie dla gangu Yardies. To są tacy, wiecie, Rasta, Reggae, Ziomo, Ziomale, Ziomale, Super Zioło, Trawka, Zajawka, Misja, Ruchomy Cel. Czyli przyjeżdża jakaś ekipa po mnie. Jakim autem oni przyjadą? O, już widzę, że jaki złom. No nie, no litości. Będę tym dziadostwem jechał pół dnia. No, widzę ładnie Rasta. No to faktycznie mało jak tylko kieruję i strzelam, nie? Jeszcze do Portland musimy jechać, bo gang Diablo występuje w Portland. Tak więc, no, czeka nas nie lada przejażdżka. Jazda biała gwiazda. No i o czym, no, cały czas o tych prawach autorskich będę tutaj mulił. Ponieważ, moi drodzy, no... niestety, no, YouTube no jest taki kąśliwy w tym temacie. Człowiek naprawdę stara się jak może, żeby te prawa autorskie ominąć. Bo z tego co się orientuję, gameplay chyba jest naruszeniem praw autorskich, a let's play to już chyba niekoniecznie. Ponieważ let's play dodaje się to od siebie, że dodaje się własny komentarz. Tak więc spoko. Ja póki co jeszcze modlę się, żeby Rockstar się nie przyczepił o prawa autorskie. Chociaż bardziej by się przyczepili pewnie o GTA 4 czy nawet 5. Chociaż niektórzy sobie let's playerzy, tacy jak na przykład Serge albo Seto, sobie wstawiają GTA 5 z radiem normalnie bez problemów, nie? Ja oczywiście nie mogę, bo jestem gorszym partnerem niż oni, nie? Szkoda, że tak YouTube tak dyskryminuje niektórych. Naprawdę się człowiek może czuć pokrzywdzony. Tak samo u Sebasa, nie? Pozdrawiam się, Sebas, dziku. No po prostu... gadałem z nim ostatnio i do niego się przyczepili o Mafię 2. O radio. A jeżeli chodzi na przykład inni let's playerzy, tacy już więksi, niż Sebas,
To po prostu normalnie sobie na lajcie wstawiają Mafię dwójkę z radiem i YouTube się jakoś do nich nie czepia. No tak więc to jest troszeczkę niesprawiedliwe ze strony YouTube'a. Ale trudno. Trudno, tak już jest. Niestety. Gdybym miał kasę i wszystko, to bym po prostu, nie wiem, płacił YouTube'owi za te za prawa autorskie i bym mógł sobie stawiać co chce, ale no niestety nie mam potężnych pieniędzy, które YouTube by z łaski swojej przyjął. Oczywiście ja nie naskakuję tak na YouTube, bo to jest fajna strona, bardzo fajna, bardzo popularna, bardzo spoko. Ale no niestety, no komercja ją zżera, nie? YouTube ma wrażenie, że czasem sam się gubi w tym, co robi. Że po prostu jeden partner jest, drugi partner jest, jeden od drugiego partnera niby zżyna, niby coś. To jest troszeczkę się chore robi. No ale dobra, mamy zabić kilku łebnik z Diablo. Dobra. No spoko. Nie mogę wysiąść z auta, bo zostanę pewnie zdemaskowany czy coś. Aha. No dobra, lecimy z koksem. Nie wiem, ile muszę ich zabić. Okej, trzech. Nie wiem, 10, 15, zobaczymy. Czterech. Tutaj kolejna bujaka. 5. 6. No łatwo to idzie. Dobra, tu sobie nawrócę. Cyk, wow. Żebym się nie przewrócił tym, nie? Chociaż to auto nie jest aż takie do przewracania się. Bardziej te buzy są takie przewracające się. Tutaj tak nie bardzo. Te kombice. 8, 9. I tutaj jest ostatni ten? Nie. Wow, 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 panie, ja mnie wysadzisz za to, to misja nieudana. Nieładnie, tak? Nie, 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 nie. Tutaj jest jeszcze jeden. Jest 10. Dobra, spoko, jedna gwiazdka mnie goni, więc nie jest źle. Więc spadamy z Portland. No misja, no nie należąc do najtrudniejszych. Jakoś się udało. Bez większych problemów. Tak więc, no, pierwsza misja, nie, druga już misja z budki, przepraszam, druga misja z budki. No i szybko mi idą te misje, nie? Fajnie to idzie w miarę. Chociaż następne misje mogą być już dłuższe. Ta już jest dłuższa, bo jeszcze trzeba wrócić tym złomem do Staunton Island. Tak więc grubo. Dobra, tutaj jakoś tak, wiecie, chcę tak tutaj tymi bocznymi tutaj dróżkami jakoś tak się przemknąć, bo ja tu mam w Portland ze wszystkimi, teraz już dokładnie ze wszystkimi gangami, włączając to teraz też Diablo, na bakie po prostu z nimi wszystkimi mam. Tak więc nie chcę, żeby była lipa, tam już policja chciał mnie skarcić, tylko jakieś auto mu zagrodziło drogę na całe szczęście moje. Dobra, brykamy tutaj mostem Callahan i gitara, ale cały czas mam naprawdę... Teraz myśl mnie taka przechodzi przez głowę, czy ten odcinek się spodoba YouTube'owi, czy te prawa autorskie, które zawiera ten odcinek, ten materiał będzie dla YouTube'a w miarę do przełknięcia, bez skrzywienia się. No ale niestety, jak już się teraz przyczepię, to będzie trzeba troszeczkę poważnie o tym pomyśleć, bo no w sumie dla jednej gry nie chcę stracić dobrze prosperującego i dobrze rozkręcającego się konta, przepraszam, trudne słowa, przynajmniej dla mnie. Dobra. Tam ich mam wysadzić, pięknie. Tu. A, lecimy aleją gwiazd, heheszki. Tutaj. Oj, uwaga, pomalutku. No, jakoś dojechałem bez większych spinek. A, jeszcze się nie zmieściłem. Cofka i git. Żniwiarzu. Dobra, tutaj są moi rasta ziomale, yo, yo, yo. Więc spoko, teraz Gangyardis jest moje ziomki, są moje ziomki, spoko. Tą kurumą mi nie uciekniesz. Kurma jest moja. No i spoko, lecimy z powrotem do budki. Aha, i pewnie spytacie, dlaczego słucham bez przerwy Game FM i J-Radio, ponieważ... no, boję się o te prawa autorskie, dlatego też mam tak ściszone radio i tak dalej. To wszystko przez prawa autorskie. Bo normalnie radio by było na full, byście lepiej słyszeli, a tak jest troszkę gorzej z tym. Ale mam nadzieję, że radio jest jeszcze w miarę słyszalne, nie? Dobra. I kolejna misja nazywa się... Tu się leją w ogóle. Nazywa się kolekcjoner wozów. No i to, moi drodzy, jest jedna z dłuższych misji, troszkę trudniejszych, ponieważ musimy się dostać do Portland na tereny mafii, które niespecjalnie za nami przypadają, więc na początek lecimy do Portland po najtrudniejsze do zdobycia auto, czyli po Sentinela. No i ta misja nam zajmie dość sporo czasu, ale w sumie spoko. Nie śpieszy mi się z tą serią. Tak więc nie jest źle. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!